Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na naszym pierwszym spotkaniu. Od razu powiem, że te osoby, które miały ze mną, z którymi miałam przyjemność się spotkać, mogą rzeczywiście zejść na kawę i uczcić ten pierwszy nasz wykład. W każdym razie dzisiaj mamy się zająć pracą, tematem pracy z uczniem zdolnym. I chciałam się zapytać, proszę Państwa, kto z Państwa ma zdolne dziecko? Wie, że ma zdolne dziecko. Wie, że Wasze dziecko jest zdolne. No, okej, ale to bardzo cieszy w takim razie. A kto z Państwa jest zdolny? Już mniej. Dobrze, w takim razie porozmawiamy sobie, proszę Państwa, nie do końca o tym, w jaki sposób pracować z uczniem zdolnym, bo myślę, że ten temat musiałabym skierować przede wszystkim do nauczycieli, a nie do rodziców. I wiem, że bardzo często dzieje się tak, że gdy dostajemy my rodzice w prezencie od nauczyciela pracę domową, i bardzo często jest tak, że my po prostu nie wiemy, co z tym zrobić. Inaczej, nie wiemy, jak do tego podejść. W efekcie końcowym dzieje się tak, że dziecko coraz bardziej przestaje lubić określony przedmiot. I tu podam Państwu przykład na poziomie klas 1-3. Kiedy dziecko na przykład ma jeszcze nieukształtowaną, niewyrobioną dobrze małą motorykę. Czyli ta rączka no nie do końca jeszcze chce tak kształtnie pisać, jakby to nauczyciel sobie wymarzył, a najlepiej jakby wszyscy byli na tym samym poziomie. W związku z tym mówi, no to ty masz jeszcze 4 szlaczki do domu, ty masz 5 szlaczków, tak? I to jest jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień walczysz z tym dzieckiem, żeby ono chciało pisać. Ono przychodzi, ja nie chcę, mamo, no bo nie wiem, są klocki, już nie chcę powiedzieć, jest tablet czy komputer, tak? Są bajki. Jest dużo, wiele ciekawszych rzeczy niż to pisanie. Męczy się ręka, męczy się oko, dziecko nie chce tego robić, ty się zaczynasz denerwować, no i w efekcie pracy domowej zaczyna się awantura w domu, tak? Jeden dzień, drugi, trzeci, mechanizmy obronne się włączają. W końcu mówisz, słuchaj, ty się musisz nauczyć, nie ma, lubię, nie lubię, trzeba to zrobić, wszyscy się uczyli, ja chodziłam do szkoły, też się uczyłam, siadaj w pokoju i się ucz i pracuj. I co się okazuje, proszę Państwa, efekt tej pracy domowej jest taki, że dziecko po prostu przestaje lubić to pisanie. Nie chce tego robić, nienawidzi. A często jaki jest powód? Nie zawsze, ale myślę, że w większości przypadków tak się dzieje, ponieważ dzieci w klasach pierwszych, przychodząc z przedszkola, bardzo często funkcjonowały w trójwymiarze. To pracowały na dużych arkuszach papieru, ich oczy funkcjonowały w przestrzeni. I nagle przychodzą do klasy pierwszej, gdzie mają cały czas pracę z podręcznikiem, z ćwiczeniami, z zeszytem. Maksymalnie im się robi format A4 i to jeszcze dwuwymiar. W oczach mamy mięśnie. Żeby dziecko mogło czytać, pisać, wzrok, oko musi poruszać się od lewej strony kartki do prawej. Wrócić i znowuż od lewej do prawej. Bardzo długo musi ten wzrok zawieszać w jednym miejscu i mięśnie są po prostu do tego nieprzyzwyczajone. Tylko dziecko nie powie, mamusiu, zmęczyły mi się mięśnie oka i chciałabym chwilę odpocząć. Ono powie, ja nie lubię tego robić, tak? Nie powie też, to mnie męczy. Dziecko nie potrafi nazwać tego, co się z nim dzieje. Natomiast sama informacja dla nas, nie lubię tego, powinna być sygnałem, że coś robimy nie tak. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy się umówili, że od dzisiaj chodzicie Państwo bokiem. I jutro spotykamy się też tutaj w tej sali i wracacie do mnie Państwo bokiem. Okazałoby się, że już wieczorem w domu pewnie byście Państwo mnie soczyście wspomnieli, ponieważ mięśnie, które do tej pory nie były w taki sposób uaktywniane, dałyby o sobie znać. I z mięśniami oka jest dokładnie to samo. Dziecko musi koordynować rękę jeszcze z okiem, ten ruch, tak? Zawieszać bardzo długo swój wzrok. I tak samo, proszę Państwa, dzieje się z innymi umiejętnościami. Natomiast my rodzice mamy prawo o tym nie wiedzieć. W związku z tym efekt jest często bardzo negatywny z pracy domowej. No i dochodzimy do wniosku, że nasze dziecko nie jest w tym dobre, tak? Dlatego pytałam, ile osób z Państwa ma zdolne dzieci. I to bardzo cieszy.
Zobaczmy w takim razie, proszę Państwa, od kogo zależy ten sukces dziecka. Czy nasze dzieci się takie rodzą? Czy to wynika z tego, że my tacy jesteśmy? Czy może po prostu cywilizacja, świat, środowisko je takimi kształtuje? Bardzo proszę, żeby nie odpowiadały na pytania te osoby, które już były na naszym wykładzie. Państwa zdaniem, od kogo zależy sukces waszego dziecka? I tutaj mamy tylko trzy odpowiedzi do wyboru, tak? Odpowiedź pierwsza właśnie ode mnie, czyli od rodzica. Druga od potencjału dziecka, czyli od tego, no, co mi zgotował los. I trzecia od środowiska, od tego, z kim się spotyka, z kim przebywa w szkole generalnie, tak? Kto z Państwa, proszę? W tym środowisku umawiamy się, że jestem i ja, że jest moje dziecko i są uczniowie, tak? Czyli załóżmy, że to wszystko mieści się w trójce, dobrze? I teraz moje pytanie, kto jest za odpowiedzią numer jeden? 2, 4, 6, około 8 osób. Nie zdefiniuje sukcesu. Każdy na swój sposób proszę, żeby zdefiniował ten sukces. Dlaczego nie ma? Każdy sam sobie odpowie na to pytanie. I gdyby pan pozwolił zakończyć nam to ćwiczenie, to pewnie dojdziemy do odpowiedzi, dobrze? Pana zdaniem jest to bez sensu. Ma pan prawo tak myśleć. Od potencjału dziecka. Kto jest za dwójeczką? Od tego, jakie dziecko się urodzi, z jakim potencjałem. Dziękuję bardzo. Około, troszeczkę więcej, około 12-14 osób. A kto z Państwa jest za trójeczką? Zdecydowana większość. To zobaczmy, proszę Państwa, poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Zabawmy się. Ja będę nauczycielem, dobrze? Państwo będziecie przez 2 minuty moimi uczniami, moimi dziećmi. Przygotowałam dla was zadanie. Docencie to, jaka jestem dobra, bo jest godzina 6, a państwo jesteście dorośli, więc mogłabym tu wrzucić wzory skróconego mnożenia, ale daję wam tylko obrazki. Daję państwu też pół minuty i bardzo proszę, żebyście państwo zapamiętali położenie wszystkich elementów. Start. Proszę nie rozmawiać teraz, patrzymy na tablicę. Minęło 15 sekund. Nie przeszkadzaj teraz. 5, 4, 3, 2. No to sprawdzamy, jak się nauczyliście. Co było koło jabłka? Walizka, książki, telewizor. Bałwan. Komu z Państwa udało się zapamiętać położenie wszystkich elementów? Proszę wysoko podnieść rękę w górę. Zaraz zrobimy sprawdzian, ale na razie... O, i tu już część rąk. Weryfikacja wiedzy, tak? Skąd to się, proszę Państwa, bierze? Znowuż zrobię takie wtrącenie. Z tego, że przeszliśmy tradycyjny system edukacyjny, tak? System edukacyjny doprowadził do takiej sytuacji, że ja się uczyłam, ale... Idę do odpowiedzi, tak? Nauczyciel mnie pyta i ja nie do końca jestem przekonana, czy ja się nauczyłam wszystkiego, czy jednak nie, tak? Gdzieś, ja proszę, jakby nie globalizuję tego, tak? Ale ja mam takie odczucie, że czasem nie mam tej pewności siebie. Jak ktoś się zapyta, ile to jest 2 razy 2, 4, ale na pewno jesteś pewna, tak? Masz dowody na to i człowiek coraz bardziej zaczyna wątpić, chociaż... Myślałoby się, że powinno być okej. Dobrze, jeszcze raz proszę podnieść ręce. Te osoby, które zapamiętały. Dobrze. Ale co się stało z tymi osobami, które nie podniosły ręki? Było już na wykładzie. Można, proszę. Ma pan takie prawo, jeśli nie realizuje obowiązku szkolnego. Czyli realizuje obowiązek szkolny. Dobrze.
Proszę Państwa, mogłabym się zapytać, co się stało, tak? Czy jesteście rzeczywiście zdolni? Czy macie Państwo potencjał? My od swoich dzieci wymagamy codziennie tego, żeby się uczyły na każdy przedmiot, a tutaj polegamy na generalnie na 10 obrazkach. Mogłabym iść dalej tym tokiem myślenia, natomiast jedno, co bym znowuż wytworzyła, to mechanizm obronny w Państwu, który mówiłby... Co ty do mnie mówisz, tak? Nie masz prawa w taki sposób mnie traktować, bo generalnie wychodzi na to, że na podstawie jednego ćwiczenia obniżam Państwa poziom wartości. Ale spróbujmy inaczej. Spróbujmy się zabawić. Zmieńmy metodę, sposób, tak? I spróbujmy kojarzyć. Myślę, że też część z Państwa z tej metody korzystała, starając się zapamiętać położenie tych elementów. Spróbujmy kojarzyć ze sobą dwa elementy leżące w tym samym wierszu. Ale moja gorąca prośba. Proszę kojarzyć te elementy w jak najbardziej abstrakcyjny sposób, a drugi warunek to ten, żeby było jak najbardziej śmiesznie. Czyli jabłko i szklanka. Sok jabłkowy. Poraziliście mnie Państwo swoją kreatywnością. Znowuż, dlaczego podajemy takie przykłady? System edukacyjny mówi, po co ty się uczysz tych bzdur? Ty masz się uczyć tego, co jest potrzebne teoretycznie, tak? Czyli to, co istnieje, to, co można wziąć do ręki, to, co fizycznie jest namacalne, a nie coś abstrakcyjnego, kreatywnego. Nasz umysł, dzieci, które przychodzą do szkoły, mają naprawdę tę umiejętność kreatywnego myślenia bardzo wysoko rozwiniętą, na bardzo wysokim poziomie. To zrobiły bajki, jakby zabawy postaciami, które w realiach nie istnieją i one to bardzo lubią. I nagle trzeba przeskoczyć na taki pragmatyczny bardzo system i mówić o tym, co jest mierzalne i realne. I my, proszę Państwa, tę umiejętność kreatywnego myślenia mamy, tylko że troszeczkę głębiej schowaną. Natomiast co się okazuje, kiedy dzieci kończą system edukacyjny, wychodzą z niego już jako młodzież dorośli ludzie, okazuje się, że wtedy, jak już idą do pracy, potrzebna jest umiejętność kreatywnego myślenia, tak? Dzisiaj jest bardzo mało zawodów, które polegają na takim schematycznym myśleniu. Tak naprawdę wszędzie ta kreatywność jest potrzebna, no więc coś w takim razie nie działa. Spróbujmy jeszcze raz. Jabłko i szklanka. Jabłko w szklankę wciśnięte. No, jeszcze coś wymyślmy, ale już zaczynamy się. iPhone, proszę nam wytłumaczyć skojarzenie. Aha, okej, dobrze. Dobrze, no to lecimy dalej. Słońce i walizka, nie wakacje. Ciemno. Relaks. Okej, każdy ma swoje skojarzenia, proszę Państwa. Samochód i książka, nie instrukcja obsługi. Pan samochodzik. Jedziemy dalej. Telewizor i sanki. Skoki narciarskie. Kiedyś jedna pani podała skojarzenie Samsung. Bałwan i talerz. Lody, załóżmy. No to spróbujmy teraz. Co było koło jabłka? Walizka. Książki. Telewizor. Bałwan. Czy ci z Państwa, którzy wcześniej nie zapamiętali, czy tym z Państwa udało się teraz zapamiętać, to zapytam się, co się stało. Przeszliście Państwo przez 2 minuty metamorfozę, wasze mózgi wcześniej nie nadawały się, były do niczego, a po 2 minutach się okazuje, że mamy potencjał i potrafimy to robić. Co się takiego zadziało, proszę Państwa? Spełniliśmy tak naprawdę 2 potrzeby naszego mózgu. Pierwsza potrzeba to jest właśnie potrzeba kreatywnego myślenia. Nasze mózgi są za inteligentne do tego, żeby dostawać wiedzę na tacy. One nie chcą. Nie chcą dostawać wiedzy tak po prostu. One chcą same do tej wiedzy dochodzić. I druga rzecz to jest emocjonalne zaangażowanie. Co się zadziało? W pierwszym przypadku ja Państwu dałam na tacy tę wiedzę. Macie, ja już zrobiłam wszystko, bo się przygotowałam jako nauczyciel, a Wy tylko macie to wziąć. No to już naprawdę nic łatwiejszego nie ma. A się okazuje, że właśnie nie. Łatwiejszą rzeczą jest dochodzenie
do określonego celu i rozwiązywanie określonego zadania, a nie wkuwanie na pamięć. Co nam się wydaje, że no dziecko, jak ty masz tutaj już wszystko napisane, to już naprawdę nic więcej nie trzeba. No nie, właśnie jak z tego zrobimy coś ciekawego, coś bardzo emocjonującego, co dziecko wciągnie emocjonalnie, wtedy jest szansa na to, że dziecko się nauczy. Kiedy, proszę państwa, ludzie przestają lubić przedmiot? Co się dzieje wcześniej? Proszę? Nudzą się, dalej bym poszła tym tokiem, po prostu przestają się lubić z nauczycielem. Nie te fluidy, tak? A często w szkole znowuż nauczyciele mówią, nie ma, lubię, nie lubię, ja też tu nie jestem dla przyjemności, mamy realizować program, uczymy się. Nie pójdzie. Proszę mi wierzyć, jeśli dziecko przychodzi i mówi, że coś, ono nie potrafi tego nazwać, tak jak mówiłam, ale mówi, że coś jest nie tak, tak? Że nie wiem, u mnie to było zawsze pani była miła albo pani była niemiła, tak? W taki sposób, taką miarą mierzyło moje dziecko nauczycieli. Ale rzeczywiście efekt był niesamowity. W momencie, kiedy były te fluidy, nauka szła po prostu jak po maśle. Jak nie było, po prostu jak orka na ugorze. W takim razie, proszę państwa, od kogo ten sukces najbardziej zależy? Od kogo zależał sukces w tym momencie? Przepraszam, proszę. Oczywiście. Musielibyśmy, trochę schodzimy z tematu, ale musielibyśmy się zdiagnozować, proszę państwa, bo każdy z nas ma dwie półkule mózgowe, lewą i prawą, tak? I u każdego z nas i któraś z tych półkul dominuje. Oczywiście w sytuacji sprzyjającej uczeniu korzystamy z obydwu półkul mózgowych, ale w zależności od dominacji półkuli charakteryzujemy się określonymi cechami zachowań i takie też nasz mózg ma potrzeby, czyli na przykład osoby, u których zdecydowanie dominuje lewa półkula, to są osoby analityczne, to są osoby, które przychodzą do nauczycieli, czy akceptują nauczycieli i podporządkowują się takim nauczycielom, którzy mają określone zasady. Tak? Nie ma chaosu wielkiego. Nie ma też bardzo często w tym momencie większej kreacji, natomiast jest kontrola tego, co się dzieje. Jesteśmy w stanie to skontrolować. Tak? Żyjemy z zegarkiem w ręku. Tak naprawdę nie ma dla nas większego znaczenia, z kim mamy realizować projekt, tylko jaki projekt będziemy realizowali. Natomiast są osoby, które właśnie bazują na emocjach i to są przede wszystkim dzieci, które chodzą do szkoły, czy młodzież, która chodzi do szkoły podstawowej, bo mniej więcej do 12 roku życia kształtuje się prawa półkula mózgowa. Do 21 roku życia mówi się, że kształtuje się lewa półkula mózgowa. I teraz są ludzie, którzy bazują właśnie na emocjach. Dla nich najważniejsze są relacje. To są osoby z dominacją prawej półkuli mózgowej. I dla nich ta bariera emocjonalna jest bardzo duża. Ja nie wiem, jak jest u pana, tak? Natomiast jeżeli są osoby, którym nie zależy na relacjach i tak naprawdę czy ten nauczyciel będzie, czy go nie będzie, to on i tak tego przedmiotu się będzie uczył. To są zazwyczaj osoby lewopółkulowe, natomiast osoby z dominacją prawej półkuli mózgowej najpierw chcą wiedzieć, z kim będą coś robiły, a potem dopiero chcą się dowiedzieć, co to będzie. I tak naprawdę jak już wiedzą z kim, to jest im obojętne co. Ważne, żeby była fajna drużyna, tak? I jeżeli na przykład, nie wiem, dyrektor bierze ciebie, czy prezes bierze ciebie na spotkanie i mówi, słuchaj, bierze prawo półkulową osobę i lewopółkulową osobę. I mówi, słuchajcie, jest zadanie do wykonania. Macie na to zadanie 3 dni. Bardzo proszę, tu są dokumenty. Proszę, żebyście zorganizowali sobie wszystko i po 3 dniach przyszli ze swoimi zespołami i zaprezentowali mi wynik swojej pracy. Mówię o takich skrajnościach, proszę państwa. To co zrobiłby lewopółkulowy? Przeczytałby instrukcję czy regulamin, w jaki sposób ma to zrobić, tak? Zobaczyłby, na ile w stanie jest sam zrobić pewne zadania, jakich specjalistów jemu brakuje, skontaktowałby się z tymi specjalistami i bardzo skrupulatnie przygotowaliby cały projekt. Co zrobiłby prawopółkulowy? No najpierw sprawdził, ile mu do końca zostało czasu, obdzwoniłby
osoby, z którymi najlepiej mu się pracuje, usiedliby do stołu, tak? Przygotowaliby jakiś naprawdę odlotowy, totalnie i kreatywny pomysł, projekt i przyszliby z tymi projektami, zarówno lewopółkulowy, jak i prawopółkulowy po tych 3 dniach. I co by się, proszę Państwa, okazało? Że lewopółkulowy przygotował naprawdę perfekcyjnie projekt od początku do końca, włącznie z przecinkami, kropkami, tak jak to jest, jak są wymagania w projektach unijnych, tak, tyle i tyle znaków i tak dalej. Spełniłby wszystkie wymogi instrukcji. Natomiast zapomniałby o czymś takim, co się nazywa kreatywnością. Byłby to jeden z wielu projektów, które już funkcjonują na rynku. Co zrobiliby prawopółkulowi? Prawopółkulowi, tak jak mówiłam, przygotowaliby totalnie odlotowy projekt z rewelacyjnym pomysłem, ale zapomnieli, że istniało coś takiego jak instrukcja obsługi, tak? Przepraszam, instrukcja pisania, tworzenia danego projektu. Proszę pana, na to pytanie panu teraz nie odpowiem dokładnie, tak? Ale myślę, że moglibyśmy pójść w tym kierunku i poszukać w tym momencie odpowiedzi. Musielibyśmy zdiagnozować nauczyciela, zdiagnozować pana i zobaczyć, czy rzeczywiście mieliście państwo takie same potrzeby, tak? Jeżeli te potrzeby były podobne, to zazwyczaj ludzie idą w tym samym kierunku. Jeśli gdzieś tam się mijaliśmy i nawet ktoś był miły, tak jak pan mówi, ale zwracał uwagę na inne elementy, które pana nie kręciły, powiem kolokwialnie, no to uczeń wtedy za tym nie idzie. Wrócę teraz do naszego ćwiczenia, proszę państwa. Powtórzę pytanie. Od kogo w takim razie zależała efektywność pracy moich dzieci na lekcji? Bardziej. Od was czy ode mnie? Zdecydowanie ode mnie. Państwa efektywność zależała ode mnie. I proszę państwa, w domu jest to samo. Efektywność funkcjonowania czy pracy mojego dziecka zależy przede wszystkim ode mnie. Powiem brutalnie, to co mamy w domu, to kogo mamy w domu, to jest nasza ciężka, codzienna, świadoma lub nieświadoma praca, ale nasza. Więc jeśli dziecko dostaje szału, wymyśla coś, zaczyna się kłócić, tak, to najpierw uderzmy się w piersi, zastanówmy się, poddajmy swoje działania refleksji i pomyślmy, co my takiego zrobiliśmy, że mamy taki efekt. Bo proszę państwa, efekty osiągamy dopiero po kilkunastu latach, one nie wracają na drugi dzień. To, że mówimy dziecku, jak powinno się zachowywać, to wcale nie znaczy, że ono takie będzie, bo ono tak naprawdę przyswaja sobie postawy, które prezentujemy, a nie to, co mówimy. A jeżeli jest w domu tak, że inne postawy reprezentujemy, a o czym innym mówimy, czyli inne mamy oczekiwania, to dziecko ma już totalnie dysonans i nie do końca zawsze wie, o co chodzi. Ale też, proszę państwa, ważne jest, żeby nie popaść ze skrajności w skrajność i żeby nie było tak, że wydaje nam się, że ta moja racja jest najmojsza. Ja wiem wszystko, ja wiem najlepiej, tak? I są rzeczy, które są bez sensu, a moje rzeczy są najmądrzejsze. Chciałabym tu opowiedzieć państwu taką anegdotę filozoficzną, która miałaby nas skłonić do myślenia, bo ja absolutnie, zawsze to mówiłam, nie mam monopolu na wiedzę, nie mam monopolu na wychowanie. Natomiast zawsze staraliśmy się razem z nauczycielami, z którymi współpracuję, poddawać nasze działania refleksji, żeby wesprzeć dzieci w ich funkcjonowaniu. Proszę państwa, no i oto ta nasza anegdota. Do mistrza przychodzi mężczyzna i mówi: mistrzu, moja żona mnie zdradza. Przecież mamy ze sobą dzieci wspólne, mamy wspólny dom, no przecież ona powinna być ze mną. I mistrz tak się zastanawia i mówi: masz rację. Ale po pewnym czasie przychodzi do mistrza obecny partner tej żony i mówi: mistrzu, to jest kobieta, na którą czekałem całe życie. My się dopiero teraz spotkaliśmy, ale jeśli się tak kochamy, to przecież powinniśmy mieć prawo spędzenia naszego dalszego życia razem. No i mistrz znów się zastanawia i mówi: masz rację. Ale z mistrzem mieszkała gosposia, bardzo emocjonalna kobieta, która przysłuchiwała się tym dwóm rozmowom. W pewnym momencie nie wytrzymała, rzuciła miotłę, idzie zdenerwowana do mistrza i mówi: mistrzu, ale nie może być tak,
że w tym samym czasie przychodzą do ciebie dwaj mężczyźni, którzy pragną tej samej kobiety i ty i jednemu i drugiemu mówisz, że mają rację. Na co mistrz spogląda na gosposie i mówi, masz rację. Proszę Państwa, każdy z nas ma swoje racje, ale pamiętajmy, że nasze dzieci też mają swoje racje. Że dwulatek, który przychodzi do żłobka, jest zostawiony po raz pierwszy sam w nowej sali z dziećmi, z innymi, z nowymi paniami, on ma swoje racje, on po coś krzyczy. Krzyczy dlatego, bo nie ma innego narzędzia negocjacyjnego. Nie zna go, nie potrafi o tym rozmawiać, ale ma swoją rację. 17-latek czy 16-latek, który chce iść na 21 do kina ze swoimi kolegami, a my go nie puszczamy i robi nam awanturę, ma swoje racje, prawda? Natomiast bywa tak w życiu, że no, ja pamiętam, jak moja mama mówiła, tak? No a co ty masz do roboty? Ty musisz się tylko uczyć. Ty żadnych innych problemów nie masz. Nie musisz zarabiać na dom, nie musisz opłacać niczego, tak? Tylko się uczyć. Masz wszystko. Okazuje się, że każdy wiek ma swoje potrzeby i często rodzice nie są w stanie tych potrzeb zaspokoić. I to są zazwyczaj, proszę Państwa, te potrzeby natury emocjonalnej, społecznej. Tak? To są dwie sfery. Ważne jest, żeby oczywiście wypracować takie relacje z dziećmi, by one chciały do nas przychodzić i z nami o tym rozmawiać, ale są tematy, na które nie będą z nami rozmawiać. I to nie znaczy, że jesteśmy złymi rodzicami. Po prostu tak to życie wygląda, tak? Proszę Państwa, ale też ważne jest to, byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, do jakiej przyszłości mamy przygotować nasze dzieci. Dzisiejszy system edukacyjny przygotowuje ludzi, którzy wyjdą na rynek, nie wiem, za 15 lat, a my tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 5 lat, tak? Co nam zgotuje los. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat, a mamy tych ludzi dzisiaj przygotować do życia, do zawodów, których kompletnie nie znamy. Badania mówią, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj chodzą do szkoły, do 40 roku życia od 6 do 10 razy zmienią swoje stanowisko, nie miejsce pracy. Jakby zmienią, może nie zawód, bo to jest za górnolotnie napisane, bo trzeba byłoby szkoły jeszcze kończyć, a tyle szkół się nie da, ale profesję. W związku z tym warto się zastanowić, w jakie kompetencje i umiejętności tych młodych ludzi trzeba wyposażyć, żeby oni dalej byli traktowani jako zdolni. Czy wiedzę? Myślę, że nie. Wiedza jest najbardziej ulotna, najszybciej się zmienia. Kilka lat temu Pluton był planetą, teraz Pluton planetą nie jest, ale już się znowuż naukowcy zastanawiają, czy Plutona nie przywrócić do układu planet słonecznych, do układu słonecznego. W związku z tym wiedzę też bardzo szybko można zweryfikować, prawda? Natomiast okazuje się, proszę Państwa, że te miękkie kompetencje mają największy wpływ na osiąganie sukcesów przez młodych ludzi, czyli te postawy przedsiębiorcze. A znowuż, proszę Państwa, przedsiębiorczość w naszym systemie edukacyjnym wchodzi dopiero w liceum. Tam, jeśli chodzi o postawy, przepraszam za kolokwializm, ale jest już pozamiatane, tak? Tam możemy wyposażyć młodych ludzi w określone narzędzia czy umiejętności, natomiast w determinację do działania już niekoniecznie. Czyli są uczniowie, czy są młodzi ludzie, którzy uważają, że jak pójdą do urzędu i pani w okienku powie nie, to jest nie do załatwienia, dziękuję bardzo, no to on dostał informację i ją przyjmuje zero-jedynkowo, tak jak w szkole było, nie i koniec. Ale są uczniowie, którzy jak im się zamknie drzwi, to poszukają rozszczelnionego okna, tak? I wejdą oknem i dalej będą drążyć temat, aż załatwią sprawę. I właśnie to są te postawy przedsiębiorcze. Przeprowadzono badania, proszę Państwa, na studentach i młodych pracownikach i co się okazało? Że że prawie 50% ankietowanych osób wolałoby zgubić portfel niż telefon. I rzeczywiście dzisiaj w tych telefonach mamy wszystko.
I druga skrajność, proszę Państwa, wprowadza się zakazy do szkół korzystania z telefonów komórkowych, ze smartfonów. Moim zdaniem abstrakcja, bo teraz okej, dzieci mogą mieć, uczniowie, tablice interaktywne, jeśli gdzieś są, siadają do ławek, ale wypadają po 7 czy 8 godzinach ze szkoły, to na co, proszę Państwa, chcemy liczyć? No pierwsza rzecz, pierwsza podstawa to będzie dopaść smartfona, tak? Więc może warto się zastanowić i wyedukować troszeczkę, tutaj myślę o sobie i innych nauczycielach, bo ja też jestem nauczycielem, żeby się nauczyć i zobaczyć, czy są jakieś aplikacje na smartfony, które ja mogę wykorzystać na moim przedmiocie i umówić się, słuchajcie, 5-10 minut korzystamy z tych aplikacji, żeby pokazać tym młodym ludziom, że telefon nie jest tylko, smartfon nie jest tylko do dzwonienia i do komunikowania się ze znajomymi, ale można na różne sposoby go wykorzystywać, czyli zaprzyjaźnić się z nim, a nie robić z niego wroga. Tu skieruję swoje porównanie do kobiet. Proszę pani, myślę, że się pani nie zgodzicie. No, nie trudno jest nie jeść cukierków, jak nie mamy ich w domu, prawda? Ale czasem jak oglądam film, to dopiero jak już lecą napisy, patrzę, że koło mnie są 4 albo 5 papierków, tak? I się okazuje, że nie wiem, kiedy zjadłam te cukierki. Trzeba nauczyć młodych ludzi korzystać z tego, co daje nam cywilizacja, a nie im zabraniać. I to jest, proszę Państwa, myślę, duża umiejętność, która pozwala naszym dzieciom na to, żeby osiągały sukcesy. Kolejna rzecz to ponad 30% studentów, wybierając ofertę pracy, więcej niż zarobki stawia swobodę skorzystania z mediów społecznościowych, a najlepiej jeszcze na służbowych urządzeniach. To też nam daje do myślenia. I co teraz, powyłączamy znowuż też internet, żeby się nie komunikowali? Czyli, proszę Państwa, musimy korzystać z emocji i z tego, na czym ludzie bazują, tak? A nie teraz odcinamy emocje, bo wy macie się uczyć o hełbi modrej. Nie będą się uczyć o tej hełbi modrej. A jak się nauczą, to nauczą na zaliczenie i zapomną za 3 dni. Okazuje się, proszę Państwa, że dzisiaj są ważne pieniądze, ale mimo wszystko najważniejsze są relacje, tak? Ja patrząc na to też, jak prowadzimy rekrutację osób do pracy, widzę, że dla ludzi nie są tak naprawdę od początku do końca ważne pieniądze. Dla nich jest ważne są warunki, ważne są właśnie relacje, ważny jest pracodawca, tak? Oni nie pójdą dzisiaj za wszystko, nie położą na szale wszystkiego, żeby tę pracę dostać, tym bardziej, że dzisiaj już zaczyna być albo jest rynek pracownika, a nie pracodawcy. Jakie kompetencje w takim razie będą tym młodym ludziom potrzebne, żeby oni mogli osiągać sukcesy? Przede wszystkim, proszę Państwa, siła i odporność psychiczna. To jest naszym zadaniem, zadaniem rodzica, żeby nikt nie wmówił mojemu dziecku, że jest słabe. Żebyście Państwo nie uwierzyli żadnemu nauczycielowi w to, gdy będzie mówił, że wasze dziecko jest słabe. To on jest słaby. On nie znalazł metody do dotarcia do Państwa dziecka, a może wasze dziecko jest bardziej wymagające. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli nawet wejdziecie Państwo w konflikt z nauczycielem, to ten nauczyciel ma swoich rodziców, niech mu pomogą. Ale jeśli wejdziecie w konflikt ze swoim dzieckiem, trzymając się z nauczycielem tylko i wyłącznie, bardzo subiektywnie, to kto ma pomóc waszemu dziecku? Wtedy znajdzie sobie grupę nieformalną, w której będzie akceptowany. I trudno będzie już z tej grupy nieformalnej to dziecko wyciągnąć. Wiara w siebie. Znowuż szkoła tego, proszę Państwa, nie zrobi tak jak dom. To my musimy dzieciom naszym dawać tę wiarę. I nie chodzi o to, proszę Państwa, że jeżeli dziecko coś źle zrobi, to masz mu powiedzieć, nie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Nazwijmy ten problem. Naprawmy go, ale bądźmy koło dziecka. Razem z nim stańmy w szeregu, tak? Tak, zrobiłeś źle, co powinieneś zrobić? Przeprosić, nie wiem, odkupić coś? Okej, ja ci mogę pożyczyć te pieniądze, ale ty odpracujesz je w jakiś tam sposób, tak? Idziemy razem. Chodzi, proszę Państwa, o to, żeby się też przyznać, pokazać ludziom, okej, moje dziecko zrobiło źle, ale
to nie znaczy, że moje dziecko jest złe. Ono tylko źle postąpiło w tym momencie. Jeżeli będziemy razem z naszym dzieckiem w takich sytuacjach, to ono w nas uwierzy i jest duża szansa, że gdy popełni jeszcze raz jakiś inny błąd, przyjdzie do domu i nam o tym powie. Nie będzie się bał. I proszę Państwa, umiejętność pracy w zespole. Dzisiaj każdy z nas jest w czymś specjalistą, ale zwróćmy proszę Państwa uwagę, że sami w pojedynkę niewiele zwojujemy, tak? Jest bardzo mało zawodów, które mogą funkcjonować indywidualnie. Informatyk, grafik, jakby stworzenie jednego produktu, który się stawia na półkę, produktu, nie wiem, komputerowego, jakiejś gry, tak? Bardzo dużo zaangażowania potrzebuje ze strony różnych zawodów. I teraz mówi się o tym, że informatycy lubią siedzieć w komputerze i tam wykonywać swoje rzeczy, tak? Niekoniecznie komunikować się z innymi. Ale już dzisiaj ten świat się zmienia i informatycy bardzo potrzebują też tej komunikacji, żeby wiedzieć, co mają zrobić. Tak samo graficy, tak? Też wiem z własnego podwórka, że im bardziej chcesz kreatywnego grafika, tym mniejsze wymagania co do terminowości. W związku z tym, jak wiesz, że masz za 3 miesiące mieć daną grafikę, to daj grafikowi 2 miesiące, więc może mu starczy ten miesiąc zapasu, tak? Tu żartuję, ale rzeczywiście bardzo często tak bywa. No i umiejętność kreatywnego myślenia. Proszę Państwa, dzisiaj rzemieślnicy nie są nam do końca na rynku potrzebni. Ja nie mówię o zawodach, nie wiem, szewca, natomiast o osobach, które pokończyły studia, które są właśnie informatykami, które są prawnikami. Tam wszędzie jest potrzebna umiejętność kreatywnego myślenia. Interpretować prawo, tak? To też jest bardzo duża umiejętność, nie tylko wyuczyć się tego. Tego, proszę Państwa, większość tradycyjnych szkół nam nie da. To tylko może zrobić dom. W takim razie jak wspierać nasze dziecko, by osiągnęło sukcesy? I tutaj podam Państwu też przykład takiej opowieści filozoficznej pobudzającej do kreatywnego myślenia. To są buciki dziecięce i one są do sprzedania. Są nieużywane. Jak Państwo myślicie, dlaczego one są do sprzedania? Do widzenia. A te są dla dziewczynki. Nie ten rozmiar, nie ta płeć. Nie podobają się. Bo były jednak używane, się okazało. Proszę. Im dłużej byśmy, proszę Państwa, ten temat drążyli, okazałoby się, że mogłoby być tyle odpowiedzi, ile nas tutaj jest na sali, tak? Ale to, co jest oczywiste dla Ciebie, jest oczywiste dla Ciebie, czyli nasze odpowiedzi, nie znając tak naprawdę tej prawdziwej odpowiedzi, polegają na naszych doświadczeniach. I takie mamy skojarzenia. I tutaj chciałabym opowiedzieć Państwu taką anegdotę filozoficzną, która właśnie pokazuje, jak z różnego punktu, z różnego miejsca możemy mieć jaką możemy mieć interpretację danej sytuacji. Do krawca przychodzi mężczyzna po odbiór garnituru. No i zanim zapłaci, chciał ten garnitur ostatni raz przymierzyć. Staje na taki podest, założył marynarkę, przegląda się w lustrze i mówi do krawca, ale wie pan co, wydaje mi się, że ten lewy rękaw mam troszeczkę krótszy od prawego. Na co krawiec obszedł go dookoła, patrzy na niego i mówi, a niech pan tak podniesie troszeczkę lewe ramię do góry. No i mężczyzna podnosi, krawiec pyta, no i jak? No teraz chyba jest dobry, no widzi pan. Ale wie pan co, jak tak stoję, to widzę, że kołnierz tak bardzo uwiera mnie w szyję. No i znowuż krawiec obszedł go dookoła. Mówi, a niech pan tak przesunie troszeczkę szyję do przodu. No i mężczyzna przesunął, już tak stoi. I krawiec pyta, i co? No teraz już tak nie uwiera. No widzi pan. Ale jak tak stoję, to mam wrażenie, że prawy bok marynarki mam dłuższy od lewego. Znów krawiec go obszedł dookoła, spojrzał i mówi, a niech pan tak przesunie bioderko w prawą stronę.
No i mężczyzna już tak stoi, przesunął wszystko tak, jak mu krawiec kazał. No i co, teraz dobrze leży? No tak, teraz chyba jest okej. Okay. Więc mężczyzna zapłacił za ten garnitur cały, już go nie zdejmował i tak jak go krawiec ułożył, idzie ulicą i mija go małżeństwo. Empatyczna bardzo żona odwraca się za tym mężczyzną i mówi do swojego męża: zobacz, kochanie, jaki biedny, schorowany człowiek. A on tak się odwraca, patrzy, mówi: ale zobacz, jakiego ma świetnego krawca. Proszę Państwa, to, co jest oczywiste dla nas, jest oczywiste dla nas. To wcale nie musi być oczywiste dla drugiej osoby. Bardzo często wchodzimy w konflikty, bo mamy swoje potrzeby, swoje uzasadnienia, tak? Nie znając uzasadnienia drugiej strony. I my jesteśmy na wygranej, jeśli chodzi o relacje i o komunikację z naszymi dziećmi. To samo jest z nauczycielami w szkole. No, niestety tak. W związku z tym dobrze jest znowuż cofnąć się o krok, powściągnąć swoje emocje i wysłuchać dziecko. Pozwolić mu na to, żeby podali nam swoje argumenty, które przemawiają, które nas przekonają może do ich celów. Chciałabym też, proszę Państwa, powiedzieć o tym, że im wyższy etap edukacyjny, tym zaczynamy edukować nasze dzieci od pasa w górę. Zapominamy o tym, że mają ciało. Tutaj głowa jest najważniejsza, im więcej nafaszerujemy, im więcej dobrych ocen, tym będzie w porządku. Ale okazuje się, że mózg bez ciała nie funkcjonuje tak, jakby mógł. I odwrotnie. I mózg na nasze ciało ma bardzo duży wpływ, tak samo nasze ciało ma bardzo duży wpływ na nasz mózg. Kiedy nasz mózg ma wpływ na nasze ciało? Kiedy to widać? Jak na przykład nam coś nie wyjdzie, nie uda się, zawaliliśmy jakiś projekt, zapomnieliśmy o tym, no to nasze ciało wszystkim o tym mówi, prawda? Ludzie się pytają, co się stało, czemu jesteś taka smutna, jak mogę ci pomóc? Ale jeśli nasze dziecko wygra w olimpiadzie jakiejś, tak, no wszyscy są zadowoleni i cieszą się, no to czasem bez kija nie podchodź, prawda? Idziemy, to jest zdecydowany krok, plecy wyprostowane. Tak jak mózg myśli, tak funkcjonuje nasze ciało. Pokazuje nam wszystkim, co myśli mózg, o czym myśli. Natomiast my mu o tym nikomu o tym nie mówimy. Ale nasze ciało też ma wpływ na nasz mózg, na to, jak myślimy, jakie substancje w mózgu się wydzielają i za co odpowiadają. I tu chciałabym Państwa prosić o udział w ćwiczeniu, tych z Państwa, którzy nie brali jeszcze udziału i chcą w nim wziąć udział. Proszę, żebyście Państwo usiedli bokiem i pochylili na moment swoje ciało do przodu, żeby tak sobie powisiało. Pochylmy się do przodu, zwieźmy głowę, ręce, o tej porze to nie będzie trudne. Co ona wymyśla, nie? Głupoty jakieś. Okej, no to już wisimy. To powtórzcie Państwo za mną w takiej pozycji na cały głos. Panowie, proszę, żeby powiedzieli to w swoim rodzaju, w męskim, dobrze? O rety, jaka jestem szczęśliwa! Wow, spróbujmy inaczej. Usiądźmy prosto, wyprostujmy plecy. Klatkę piersiową proszę wysunąć do przodu. Głowę proszę lekko podnieść, broda lekko podniesiona, tak? Plecy wyprostowane. I spróbujcie Państwo teraz za mną powtórzyć. O rety, jaka jestem nieszczęśliwa. Czujecie Państwo ten dysonans, gdzie ciało mówi do mózgu, tak? Słuchaj, przepraszam, mózg mówi do ciała, słuchaj, coś jest nie tak. Zachowujesz się zupełnie inaczej, a każesz mi mówić zupełnie coś innego. Proszę Państwa, żeby była ta determinacja w mózgu do działania, do myślenia, żeby była chęć w ogóle pokonywania różnego rodzaju barier, to zależy od mojej postawy. I teraz jak przychodzisz do domu, czy mamy kontakt z osobami, no nie uda się, to nie ma co w ogóle tego robić, szkoda energii, tak? To na pewno się nie uda. I zawsze jest problem, mam problem do rozwiązania, tak? Albo o Jezu, znowuż coś. Tak, przy takiej postawie tak się dzieje.
To samo zadanie, proszę Państwa, przy takiej postawie, wyprostowanej i energicznej, nie jest problemem, ale staje się wyzwaniem, tak? Inne nazewnictwo powoduje większą też determinację do działania. Okej, kolejna rzecz do zrobienia, no to robimy, zamykamy temat, zapominamy, idziemy dalej, bo szkoda energii, szkoda czasu, tak? I proszę Państwa, to jest najważniejsze. Jeżeli wypracujesz u dziecka tę postawę, że będzie nauczyciel, bo różni będą nauczyciele w jego życiu, który będzie mu wmawiał, że on jest do niczego i że to się nie uda, bo ja to samo miałem i tak samo robiłem i mi nie wyszło i tobie też musi nie wyjść, to od nas zależy to, czy to dziecko w to uwierzy, czy nie. Zróbmy wszystko, żeby takie osoby traktowali z szacunkiem, ale żeby do końca nie wierzyli w to, co takie osoby im mówią. I tu, proszę Państwa, nasz system edukacyjny właśnie zapomina o tym, że są ciała. Bardzo często każe się tym młodym ludziom siedzieć przez 45 minut w ławce i słuchać, patrz na mnie, tak, ja teraz do ciebie mówię. A być może oni nie są wzrokowcami, oni są kinestetykami, uczą się przez ruch i przez emocje. Bardzo dużo dzisiaj jest takich osób, które uczą się w ten sposób i im się blokuje ruch i każe im się siedzieć. Proszę Państwa, możemy spojrzeć na nasze doświadczenia. Mija prawie godzina naszego wykładu, o ile zmniejszyła się percepcja funkcjonowania naszego mózgu. Gdybym jeszcze nie dawała Państwu ćwiczeń, nie byłoby żadnych asocjacji do swoich doświadczeń, podejrzewam, że już zdecydowana większość z Państwa gdzieś by się wyłączyła, myślała o tym, no co tam jeszcze dzisiaj mam do zrobienia, albo co na jutro, o której. No żeby nie marznąć na dworze, no to przyszłam i tutaj sobie posiedzę, poczekam na swoje dziecko, tak? Bo tak funkcjonuje mózg. Nie zaangażujesz emocjonalnie, nie licz na to, że będzie funkcjonował. Nie pozwolisz mu się ruszać, nie będzie pracował. Po jakimś czasie. Nie pozwolisz mu myśleć kreatywnie, nie będzie też działał. Proszę Państwa, przeprowadzono doświadczenia w Stanach Zjednoczonych już dawno temu i jednej klasie w szkole dano kalkulatory na cały rok szkolny. Drugiej klasie dano liczydła. I co się okazało po roku? Że dzieci, które korzystały z liczydeł, o wiele szybciej dokonywały operacji myślowych i działań matematycznych w pamięci niż te dzieci, które korzystały z kalkulatora. Jest to naturalne, po prostu tworzyły im się w mózgu wiązania neuronowe, które cały czas były przez cały rok pielęgnowane i one zostały. Tak? W kalkulatorze te wszystkie działania są ukryte. Ja nie mówię, że jest zły kalkulator, absolutnie nie. Natomiast należy pamiętać o tym, że ruch zakotwicza myśl. Ruch jest bardzo potrzebny, więc jeżeli ci młodzi ludzie mają też potrzebę, nie wiem, pokopania piłki, pogrania z kimś, wyjścia na zewnątrz, to nie zabraniajmy im tego, proszę Państwa, tylko dlatego, że jeszcze ma trzy przedmioty, z trzech przedmiotów pracę domową do zrobienia, tak? Pamiętam też taką sytuację, kiedy moje dziecko przyszło ze szkoły, to była piąta klasa szkoły podstawowej. Ja też jako nauczyciel miałam wstręt do zeszytów, w związku z tym rzadko mi się zdarzało sprawdzać zeszyty moim dzieciom. I z matematyki był temat rozwiązywania równań z jedną niewiadomą. Tak, to był taki temat. I córka przychodzi do mnie z zeszytem i mówi, mamo, wiesz co, ja mam pracę domową, ale nie potrafię jej zrobić. Mówię, no to idź do nauczyciela jutro i mu powiedz, że tego nie potrafisz. Poproś go, żeby ci wytłumaczył. Wróciła do pokoju, za chwilę znowuż wraca, już z taką bardziej trzęsącą się brodą i mówi, wiesz, mamo, ale ja już mu raz mówiłam. No i co? No i jeszcze raz nam tłumaczył. No i co? I ja dalej nie rozumiem. To idź jeszcze raz i go poproś. Wróciła do pokoju, za chwilę wraca. Mamo, ale ja ci muszę powiedzieć, że ja jeszcze raz go prosiłam. I co? I drugi raz nam tłumaczył. I co? I dalej nie rozumiem. To poproś go trzeci raz. No i już potem przyszła za trzecim razem płacząca, że ona już nie chce iść i ja mam jej to wytłumaczyć. Więc mówię, słuchaj, a powiedz mi, jak to wyglądało? Bo chciałam
nie chciałam popełniać błędu nauczyciela, być może skorzystał nie z tej metody, tak, która akurat do mojego dziecka nie dotarła, więc mówię, pokaż mi, jak pan ci tłumaczył, powiedz, żebym wiedziała, być może poszukamy czegoś innego. No i to wyglądało tak prawdopodobnie. Tutaj jest równanie napisane, no i teraz x przenosimy na lewą, wiadome na prawą, tak? Sumujemy, dzielimy, jest wynik. Kto nie rozumie? Są ręce w górze, tak? Jeszcze raz, patrzcie. X na lewą, wiadome na prawą, sumujemy, dzielimy. Kto nie rozumie? No czego nie rozumiesz? X na lewą, wiadome na prawą. Często nauczycielowi się wydaje, rodzicowi też, że jak podniesie głos, to przekona. Nie, to nie działa, proszę państwa. Naprawdę nie działa. Trzeba poszukać innej metody, innej drogi. Nie kop się z koniem. Nie bij głową w mur. On nie rozumie. Ma prawo, tak? A my się wściekamy, że to jest taka sierota i nic nie rozumie. Nie, no ma prawo inaczej rozumieć dany komunikat. Tutaj taka anegdota mi się skojarzyła. Ostatnio dziecko w przedszkolu było na wczasach i przywiozło mi taki bryloczek, tam było napisane Bułgaria. No i stałam z tą dziewczynką, dziękowałam jej, na co wszedł drugi nauczyciel i mówi, ojej, Lila, a gdzie ty byłaś? Byłam w Bułgarii, nad morzem, a to może byłaś w Złotych Piaskach? A Lila tak myśli, nie byłam w Złotych Piaskach, byłam w Słonecznych Piaskach, a mama mówi, byłaś chyba w Słonecznym Brzegu. Tak, byłam w Słonecznym Brzegu. Na co nauczyciel mówi, no ale tam są dobre koniaki. Na co Lila mówi, tam były koniki, ale nie robiły jak u nas. Icha! Tak. I to są, proszę państwa, te interpretacje i skojarzenia, tak? Także nie ma co walczyć z drugą osobą i wmawiać jej pewnych rzeczy, jeśli ona inaczej zupełnie interpretuje daną sytuację i rozumie i w dobrej wierze to robi, bo naprawdę wszyscy chcemy się dogadać. Proszę państwa, jakie jest w takim razie DNA innowatora? Przede wszystkim umiejętność kreatywnego kojarzenia. Jeżeli państwa dzieci to mają i wiecie, że zawsze jak idziecie z nimi na wojnę negocjacyjną, to oni mają tyle argumentów w kieszeni i tak chcą nas przekonać. Te argumenty nam się wydają bardzo absurdalne często, ale to jest, proszę państwa, dla nas sygnał. Tak, moje dziecko sobie w życiu poradzi, bo ta umiejętność kreatywnego myślenia jest podstawą. Irytujący zwyczaj zadawania pytań, tak? I on jest zawsze, on się nie kończy w wieku 4 czy 5 lat na zasadzie dlaczego, tylko on zostaje na dłużej. Wieczne pragnienie kombinowania, wymyślania czegoś i to nie tylko w dzieciństwie majstrowania czy eksperymentowania, ale już w klasach starszych również. Tutaj mam napisane, że dzieci, którym daje się czas na zabawę, ale ta zabawa, proszę państwa, powinna trwać całe życie, żebyśmy byli szczęśliwi. Natomiast zmienia się forma zabawy, tak? Zmieniają się zabawy na, nazwałabym to może poważniejsze, w zależności, proporcjonalne do wieku. Natomiast ludzie, którzy spotykają się, młodzi ludzie grają w różnego rodzaju gry, są w przyszłości bardziej kreatywni, są bardziej skuteczni pod względem rozwiązywania problemów. No to jest naturalne, bo szukają różnych rozwiązań, tak? Ale co jest najważniejsze, proszę państwa, są bardziej uspołecznieni. Łatwiej się komunikują z innymi osobami, nie obrażają się tak szybko, nie kończą szybko komunikacji, tylko starają się dojść do celu. A jakich mamy dorosłych? Bo to jest też bardzo ciekawe. To jest jeden oczywiście z wielu podziałów, ale myślę, że najbardziej taki kontrowersyjny czy dający do myślenia. Pierwsza grupa to są koneserzy, takie lustra, tak? Najfajniej jakby dziecko było takie jak ja, no bo no jestem fajna, ja sobie poradziłam w życiu, robię to, co lubię, no więc dobrze było, żeby moje dziecko było takie samo, tak? A najlepiej, żeby zostało dentystą może.
uczelniani, przyspieszacze. Przerabiam to, proszę Państwa, bardzo często. Chciałabym, żeby moje dziecko poszło rok wcześniej do szkoły. Albo, proszę Państwa, u Was dzieci jeszcze nie uczą się pisać, a tam u sąsiadki to już są na 16 stronie. I ja zawsze pytam, okej, ale dokąd my się spieszymy? Przecież to nie jest matura, tak? To jest początek edukacji. Klasa czwarta również. To po co pędzić? Nauczyciele sami się zapędzają w kozi róg bardzo często. Nauczyciele, którzy uczą w klasach czwartych, idą do tych nauczycieli, którzy są w edukacji wczesnoszkolnej i mają klasy trzecie i mówią, słuchajcie, ale od lutego ten ostatni semestr klasy trzeciej to już zróbcie tak po szkolnemu, niech tam będą oceny, jakieś sprawdziany normalne, żeby ich przygotować do klasy czwartej. Ale co to jest, jakiś kurs przedwstępny do klasy czwartej? Przyjdzie do ciebie uczeń we wrześniu w klasie czwartej, to go naucz, bo po to jesteś, tak? Nie ma się dokąd spieszyć, proszę Państwa. Ale często jest tak, że rodzice chcą, żeby dzieci ich chodziły do szkoły, w której jest no taki... Jest przyjazna atmosfera, tak bym to nazwała. Są innowacyjne sposoby nauczania i uczenia się, ale rodzicom miara zostaje z tradycyjnego systemu edukacyjnego. Czyli mierzy się w sferę poznawczą, tak? Albo umie, albo nie umie. Liczy, nie liczy. Czyta, nie czyta. Nauczył się wiersza albo nie. A okazuje się, proszę Państwa, że jeśli zadbamy właśnie o tę sferę emocjonalną i społeczną u podstaw edukacji, to poznawcza idzie sama. Ani nauczyciel, ani rodzice tak do końca nie są temu dziecku potrzebni, bo ono i tak samo będzie rozwijało swoje pasje. Bo każde z naszych dzieci ma jakieś zainteresowania, prawda? One mogą nam pasować albo nie, ale to są jego zainteresowania. I on się im oddał i bardzo często wiele da za to, żeby mieć jeszcze chociaż jedną godzinę na to, co najbardziej lubi. Nauczyciele polowi, czyli wojskowi. Jest godzina, czas, umowa, nie ma negocjacji, było ustalone wcześniej, nie idziesz do kina, bo mówiliśmy, że idziemy do, nie wiem, do cioci, bo ja muszę z nią nadrobić zaległości werbalne, więc tam będziesz na mnie czekał. Nie zmieniamy niczego. Tak ma być. To, proszę Państwa, wróci do nas później. No i są jeszcze rodzice naturalnych talentów, tacy, którzy pomijają system. To jest druga skrajność tak naprawdę rodziców polowych, czyli ty możesz wszystko, tak? Ty jesteś człowiekiem, jesteś kreatywny, nie ma zasad, nie ma konsekwencji, funkcjonujesz tak, jak chcesz. I ostatnio czytałam artykuł w Wysokich Obcasach, na temat właśnie życia bez zasad, że dzieci nie powinny mieć zasad, nie powinno im się dawać żadnych konsekwencji, powinny po prostu się rozwijać tak jak kwiaty, natomiast należy im prezentować określone postawy. Pewnie być może z autorką miałabym bardzo podobne poglądy, ale myślę, że musiałabym jeszcze podrążyć troszeczkę temat, bo wydaje mi się, że jednak konsekwencje zasad powinny być, bo jeśli masz zasadę, masz ustalone te zasady, konsekwencje są i pozytywne, i negatywne, tak? Każdego jednego naszego działania, nawet czy ono jest ustalone, czy nie. Ale jeśli nie będziemy funkcjonować zgodnie z zasadami, no to jeden prosty przykład. Jest czerwone światło i dziecko wpada na tym czerwonym świetle na ulicę i konsekwencja jest od razu negatywna, tak? Często już nie do odwrócenia. W związku z tym sam ten przykład daje mi do myślenia i każe mi się zastanowić, czy takie rzeczywiście życie w radosnej twórczości jest dobre. Przeprowadzono również badania na temat autorytetów na młodych ludziach. I okazało się, proszę Państwa, że 52% respondentów opowiedziało się za tym, że rodzice są dla nich największym autorytetem. Tego nie powie dziecko, ale już człowiek, który część życia swojego przeżył. Bardzo często my jako rodzice łapiemy się na tym, że funkcjonujemy tak jak nasi rodzice. Zupełnie nieświadomie. Ja pamiętam, kiedy sobota była dla mnie takim czasem w liceum, że mogłam sobie te 2-3 godziny dłużej pospać albo odespać, tak, ten tydzień.
A dla mojej mamy to był dzień, kiedy w końcu mogła szybko posprzątać, żeby jeszcze część soboty i niedzielę mieć wolną. Więc wjeżdżała z odkurzaczem do mojego pokoju już o 8 rano. Tak? No i budził się mechanizm obronny, ale moja mama wjeżdżając do pokoju już mówiła: nic nie robisz, tylko śpisz, mogłabyś wstać, pomóc mi sprzątać. Tak? I zaczynała się w sobotę już z rana sytuacja trudna. Na czym złapałam się w swoim dorosłym życiu? Że w momencie, kiedy zaczynałam sprzątać w sobotę, ja już byłam zła. I moja córka do mnie mówi: mamo, o co ci chodzi? Czemu ty bierzesz ten odkurzacz i już jesteś wściekła? I myślę sobie, no właściwie to nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I zaczęłam analizować tę sytuację i wydaje mi się, że to może być ten powód, tak? Gdzieś tak to zostało zakorzenione, że jak już się odkurzacz włącza, to trzeba być. Czego pragniesz dla swojego dziecka? A co decyduje, proszę Państwa, o szczęściu? Okazuje się, że o szczęściu przede wszystkim decydują nasze związki z innymi ludźmi. Jeśli w domu będzie jakaś sprzeczka rano przed pójściem do pracy, tak, z drugą połówką albo z dzieckiem, w każdym razie będziemy mieli różne zdania, a nie będzie czasu o tym porozmawiać i będzie nerwówka, to idziesz do pracy, no i no nie jesteś efektywny. Tam gdzieś myślisz co rusz, tak? Masz to z tyłu głowy, no, że coś dzisiaj poszło nie tak. To samo, proszę Państwa, z dziećmi. My naprawdę bardzo często nie poświęcamy czasu na tym dzieciom na to, żeby zrozumieć, że one też mają bagaż swoich doświadczeń, z którym chodzą do szkoły i często nie są nastawione w tym dniu na uczenie się. Tak samo jak się dzieje w liceum. Widzisz to jedno dziecko, mówię tu z punktu widzenia nauczyciela, wchodzi ten dzieciak do sali, tak? Ale oczy maślane po prostu. No zakochał się jak nic. Daj mu spokój na te 2 tygodnie, niech on to przerobi. No nie pytaj go, bo tak naprawdę bierzesz go do odpowiedzi po to, żeby mu udowodnić, że jest słaby i niczego nie potrafi, tak? A nie walcz z tą miłością, przysięgam, nie wygrasz. To samo, proszę Państwa, jeśli chodzi o rodziców, tak? Nie wygrasz z miłością. No myślę, że każdy z nas to wie. Może ci się nie podobać tam ta druga połówka, ale przecież to nie musi być jeszcze na całe życie. A jak jest, no to jego wybór, tak? Musi być gdzieś ta refleksja. Ważne jest, żebyśmy też pomyśleli, czy my swoje połówki drugie wybieraliśmy, bo nam rodzice kazali tę osobę wybrać, czy to raczej był inny powód. Fajnie by było, jakby była akceptacja rodziców, ale często jest tak, że jak nie ma tej akceptacji, to ci młodzi ludzie też sobie radzą. Chwalmy, proszę Państwa, wysiłek, a nie iloraz inteligencji, bo jak będziesz mówić, jesteś asem matematycznym, jesteś najlepszy z matmy, tak? I dziecko zmienia szkołę, nie wiem, przychodzi nauczyciel, który robi sprawdzian zupełnie abstrakcyjnie, nagle, bo mu się zachciało. I weźmie taki zakres materiału, którego nasze dziecko nie pamięta i dostanie 1, to jemu się wali świat. I mówi: jak to? Przecież wszyscy mi mówili do tej pory, że ja jestem świetny, a tutaj 1 i trudno jest mu sobie z tym poradzić. Natomiast jeśli będziemy chwalić wysiłek, dobrze zrobiłeś, tak? Dużo pracowałeś, bardzo mi to pasuje, tak? Jakby żebyśmy doceniali ten wysiłek, wtedy jest szansa, że ta determinacja będzie rosła. Tu podam Państwu przykład ze szkoły. Nie wiem, czy to Państwo przerabialiście w swoim życiu, ale dziecko dostaje 3+ i idzie do nauczyciela i pyta delikatnie, dlaczego dostałem 3+. Nauczyciel już się czuje zaatakowany i mówi: no jak to dlaczego? No nie zrobiłeś tego zadania, tego, tego i tego, tego tylko połowa, no to 3+, to ty chcesz więcej. To samo dziecko idzie ze sprawdzianem do nauczyciela innego i pyta, dlaczego dostałem 3+. 3+ dostałeś dlatego, że zrobiłeś to zadanie, to i połowę trzeciego. Jeżeli następnym razem zrobisz jeszcze 4, 5 i 6, zawsze masz szansę na wyższą ocenę i liczę na to. Proszę Państwa, ta sama ocena za to samo, a jak inaczej przekazana, po prostu z szacunkiem i z akceptacją. Jeżeli przestaniemy akceptować nasze dzieci tylko dlatego, że będą dostawały złe oceny, no to odpowiedzmy sobie sami, jaki będzie tego efekt, tak? Natomiast tylko i wyłącznie akceptacją i pomocą dziecku w tym, żeby poprawiło tę ocenę, a może czasem zmieniło szkołę, bo się nie da,
inaczej tego zrobić, daje szansę, żeby dziecko osiągało sukces. Wychowanie, proszę Państwa, nie jest dla tchórzy. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli mówimy dziecku, na przykład, masz wyłączyć za 10 minut komputer, wracasz, jest niewyłączony. Jeżeli nie wyłączysz za 10 minut, jak tu przyjdę drugi raz, to ci go wyrzucę przez okno. I przychodzisz i na bank jest włączony, no to powinien wylecieć, tak? I teraz co robisz? Wycofujesz się, czy idziesz w tym kierunku, tak? Tchórzysz, czy nie? Innymi słowy. I tu, proszę Państwa, ważne jest to, żebyśmy sami sobie odpowiedzieli na to pytanie. Kochać to znaczy też umieć mówić nie. Wróćmy do tego smartfona. Oczywiście, że może z niego korzystać, ale musi być jakieś ograniczenie, tak, żeby nie było skrajności drugiej. Kochać to właśnie stosować zasady i konsekwencje. I teraz, jeśli masz zasady, to te zasady dotyczą najpierw ciebie, a potem dopiero twojego dziecka. To jest znowuż abstrakcja ze szkoły. Uczniowie wszyscy muszą zmieniać obuwie, a pani idzie w kozakach dotąd, szpile po prostu takie, wchodzi do sali. No nie mówcie, że to są jej kapcie. No to dlaczego tak się dzieje? To jest nie fair. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Czy nauczyciele mają inne błoto na butach? Nie, mają takie samo. Dlatego tak samo powinniśmy to obuwie zmieniać. W tym momencie my, nauczyciele, tracimy bardzo często autorytet wśród tych młodych ludzi, bo oni widzą, że przepisy nie działają w obydwie strony. Dotyczą tylko jednej. Czyli oni na sprawdzian muszą się nauczyć, a ja nie muszę w przeciągu tygodnia sprawdzić klasówki, bo nic się nie stanie, jak oddam im za 2 tygodnie. To jest nie fair. I w domu jest podobnie, proszę Państwa, tak? Czasem dajemy dzieciom zadania, one muszą, my nie. I co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? Znamy też to powiedzenie. Kochać, proszę Państwa, to mieć czas na wysłuchanie. Przychodzi synek do taty i mówi: tato, zobacz, dostałem 5 z matematyki. No i tata bierze zeszyt i mówi: no, rzeczywiście 5. A tu? 2. 3 - 2, 1. Co ty, żarty ze mnie robisz? Przez tydzień nie oglądasz telewizji. Jakby on codziennie dostawał 5, to by dzisiaj z tą 5 do ciebie nie przyszedł. Dla niego to była rewelacja, coś nieosiągalnego, dostał 5, więc oceń go za tę 5. Powiedz mu, że jest super, że dostał dzisiaj 5. Dobrze by było, jakby codziennie takie oceny przynosił, tak się świetnie uczył, tak? A my za całokształt pojedziemy. To nie jest ten czas. I kochać, proszę Państwa, to znaczy wychowywać, czyli to, o czym pani mówiła, tak? My też mamy prawo popełniać błędy. Powiedzmy to naszemu dziecku: tak, popełniłam błąd. Przyznaję się do tego. Wtedy jest szansa, że nasze dziecko też się przyzna. Ale jak ty się nie przyznajesz, a oczekujesz od dziecka, żeby się przyznał, to nie pójdzie. Będzie brnął w zaparte. Od czego zależy, proszę Państwa, sukces rodzica, a tym samym sukces naszego dziecka? Od wspólnego celu. Po co dzieci chodzą do szkoły? Po co powinny chodzić do szkoły? Wiem, że muszą. Ale jak już pominiemy te emocjonalne rzeczy, to po co chodzą do szkoły? Żeby się rozwijać, prawda? Żeby się edukować. Po co wysyłamy nasze dzieci do szkoły? Żeby się rozwijały, jednym słowem, w różnych sferach, tak? Po co nauczyciele przychodzą do pracy? Po co jest taki zawód nauczyciela? Co on ma na celu? Tworzenie warunków młodym ludziom do rozwoju i wsparcie tych młodych ludzi w ich rozwoju. Czyli wszystkie 3 grupy mają te same cele. To warto się zastanowić, dlaczego czasami nie działa. I w każdym przypadku powód braku działania, braku tej współpracy może być inny. Ale proszę Państwa, jeśli mamy tę świadomość, to ode mnie wiele zależy. Bo jeśli ja wiem o tym, to mogę iść do nauczyciela i spróbować z nim porozmawiać. Nie zawsze wyjdzie i nie zawsze będzie łatwo, ale nikt nam nie obiecał, że bycie rodzicem będzie łatwe.
Nigdzie to nie jest napisane. To samo w zawodzie nauczyciela. W związku z tym warto jest te wyzwania podejmować. Przyjazne nastawienie, proszę Państwa, i akceptacja drugiego człowieka. Będziesz huczał na swoje dziecko, będziesz krzyczał, będziesz krzyczała, będziesz wiecznie niezadowolona i tej poprzeczki nie da się doskoczyć, to w pewnym momencie to dziecko sobie odpuści, no bo po co ja mam to robić? I tak będziesz niezadowolona, i tak ci się coś będzie nie będzie podobało. I w tym momencie już dziecko traci determinację. Pozytywne komunikaty. Nasz język jest bardzo mocno nafaszerowany przeczeniem nie, ale to, co jest za nie, mózg łyka jak ciepłe bułki. I już na koniec naszego wykładu chciałabym Państwa poprosić o udział w takim ćwiczeniu, żebyśmy, proszę Państwa, sami doświadczyli tego, czy rzeczywiście tak jest. Zamknijcie Państwo na chwilę oczy, co też pewnie przyjdzie z łatwością o tej porze. I wyobraźcie sobie, że na środku naszej sali siedzi różowy słoń w zielone koła. Na jego głowie siedzi czerwona małpa i w prawej ręce trzyma kieliszek zimnego, bąbelkującego szampana. Widzicie słonia? A małpę? A szampana? Uwaga, to od tej pory to nieprawda, że na środku naszej sali siedzi zielony słoń w różowe koła. Na jego głowie nie siedzi czerwona małpa i nie trzyma w prawej ręce kieliszka zimnego, bąbelkującego szampana. Nie widzisz słonia, nie widzisz małpy, nie widzisz szampana. Otwórzcie Państwo oczy. Pozwolę sobie podsumować i zadać pytanie. Czyż nie było tak, że w tej drugiej sytuacji, nie posądzam Państwa o złe intencje, ale jeszcze bardziej nam się te trzy elementy wdrukowywały niż w pierwszej? Co się zadziało? Skończyło się przyjazne nastawienie, jak było w pierwszej, prawda? Tylko nie widzisz, nie masz tego, nie będzie, wszystko ci ukrócę. Tak to wygląda, tak? I mózg w tym momencie, zobaczcie, to, co jest zakazane, wychodzi na piedestał. Czy chcemy, czy nie chcemy? Co zrobić w takim razie, żeby nasze dzieci nas słuchały, czy po prostu inni ludzie, z którymi się komunikujemy? Czy żeby nasz mózg chciał nas posłuchać i zrobić to, o co prosimy? Zamknijcie Państwo na chwilę oczy. I wyobraźcie sobie, że na naszej sali siedzi piękna, smukła, zgrabna, z długimi nogami, z piękną talią, żebyście zobaczyły miny panów, z długą szyją, z długimi rzęsami, żyrafa. Otwórzcie Państwo oczy. Zobaczcie, nie pytam, co widzieliście wcześniej. Pewnie żyrafa na koniec się pokazała, ale zapytam, co się stało ze słoniem. Okazuje się, że słonia już dawno nie ma. Czasami niektórzy mówią, siedzi obok, tak? Co się znowuż zadziało? Zrobiliśmy dokładnie to samo, czyli tym samym ćwiczeniem zakończyliśmy nasz wykład, którym rozpoczęliśmy. Zaangażowaliśmy nasz mózg do kreatywnego myślenia i pobudziliśmy emocjonalnie. Było przyjemnie i mózg wszedł, tak? Prowadząc czy stosując zasady wojskowe w domu czy w szkole, okazuje się, że one tak nie zadziałają, proszę Państwa. Przyjazne nastawienie, pozytywne komunikaty, stosowanie języka oczekiwań jest podstawą do osiągania sukcesów przez nasze dzieci. Czyli nie mów dziecku, nie zapomnij wyrzucić śmieci. Powiedz, pamiętaj o wyrzuceniu śmieci. Ja nie mówię, że to zadziała w 100%, ale są większe szanse, tak? Autorytety. Proszę Państwa, jesteśmy największymi autorytetami dla naszych dzieci. W związku z tym wykorzystajmy to i pokażmy, w jaki sposób należy szanować drugiego człowieka, wyrażać się z szacunkiem do innych i akceptować myślenie innych osób. Bo myślę, że nikt z nas nie myśli identycznie. Jesteśmy inni i w tym jesteśmy wspaniali w związku z tym. Więc nie ma co równać do szeregu. Musimy nauczyć się ze sobą funkcjonować. Udowodnijmy naszym dzieciom, że potrafią, bo w nas tkwi, proszę Państwa, siła. I tutaj mała anegdota jeszcze na koniec. Przychodzi synek do domu ze świadectwem na koniec roku szkolnego. Tata zagląda do tego świadectwa i mówi: synu, powiedz mi, co tutaj robią te dwoje? Na co syn mówi: może ty mi odpowiesz, geny czy wychowanie?
Proszę Państwa, pamiętajmy o jednym, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj są obok w sali, za 20 lat, za 25 będą nami rządzić, rządzić naszym krajem. Jak? Tak jak my dorośli, już nie my rodzice, rządzimy dzisiaj naszymi dziećmi. Karma wraca, nie wraca jutro, bo wychowanie to jest proces. Wróci za ileś lat. W związku z tym dzisiaj możemy pomyśleć o tym, w jaki sposób chcielibyśmy spędzić nasz czas na emeryturze. W jaki sposób chcemy być traktowani przez tych młodych ludzi, którzy będą mieli już pełną władzę. Bardzo nie lubię tego określenia. Dzisiaj możemy o tym zadecydować. W związku z tym w nas tkwi siła, bo jeszcze mamy te narzędzia w rękach, które pozwalają nam na to, by wychować nasze dzieci na młodych ludzi, którzy będą z szacunkiem traktować innych, a patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, tego po prostu bardzo brakuje. I życzę Państwu dzieci, które ciągle zadają pytania, ciągle czegoś chcą, ciągle czegoś poszukują, bo w tym momencie mamy to przekonanie, że na starość będziemy mogli sobie usiąść w bujanym fotelu i dojść do wniosku, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Bardzo Państwu dziękuję.